Mimo pandemii przybyło 10 tysięcy osób. Papież w Iraku. 10 tysięcy wiernych na mszy w Erbilu. Papież, który składa wizytę w Iraku, odprawił mszę na stadionie w Erbilu, stolicy kurdyjskiego regionu autonomicznego. Wezwał do oczyszczenia serc i rezygnacji z pokusy odwetu. Franciszek w katechezie nawiązał do cierpień Irakijczyków z powodu wojny i prześladowań. Powiedział, że Jezus nie tylko oczyszcza z grzechów, lecz także uwalnia od takiego rozumienia wiary i wspólnoty, które przeciwstawia i wyklucza. Równocześnie pomaga oprzeć się pokusie szukania zemsty, która pogrąża w niekończącej się spirali odwetu. Zmartwychwstały Pan czyni nas narzędziem Bożego pokoju, miłosierdzia i odważnymi budowniczymi nowego porządku społecznego, mówił Franciszek. Wezwał też do oczyszczenia serc z obłudy i bałwochwalstwa, które wymieniają wiarę w Boga na rzeczy przemijające i wygody. Powiedział, że Ewangelia ma moc przemiany ludzkiego życia. Entuzjazm przeważył nad regułami sanitarnymi. W mszy w Erbilu wzięło udział około 10 tysięcy wiernych. Przybyli na nią chrześcijanie z całej północnej części kraju. Drugi co do wielkości stadion w Iraku mieści około 27 tysięcy osób. Ze względu na restrykcje sanitarne na trybunach była mniej niż połowa ludzi. Na wielu krzesełkach znajdowały się nalepki z zaleceniem, by na nich nie siadać. Nie wszyscy jednak przestrzegali zasad dystansu i siedzieli w dużych grupach. Część osób miała maseczki. Franciszek przybył do Erbilu z Mosulu i Karakosz na równinie Niniwy, gdzie spotkał się z tysiącami mieszkańców terenów okupowanych przez Państwo Islamskie i wyzwolonych w latach 2016-2017. Jutro rano Franciszek wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Ojciec Tasiemski, chrześcijanie są tam od początków. Franciszek jako pierwszy papież odwiedza państwo, w którym znajduje się kraj Naur, miejsce narodzin Abrahama, kolebka trzech wielkich religii monoteistycznych. Chrześcijanie są tam od samych początków. To jest dziedzictwo apostolskie, dlatego Ojciec Święty tak mocno podkreśla znaczenie pielęgnowania korzeni, mówił w programie Angelus w Polsat News ojciec Stanisław Tasiemski. Rola bardzo zróżnicowanej społeczności, etnicznie, religijnie, jest trochę taka, jak piękna tkanina, piękny gobelin, gdzie jeśli zniszczy się jedną nić, to wszystko ulega zniszczeniu, mówił ojciec Stanisław Tasiemski o poznaczeniu Iraku, na terenie którego znajduje się kraj Naur, miejsce narodzin Abrahama, kolebka trzech wielkich religii monoteistycznych. Podkreślał, że chrześcijanie pełnią istotną rolę dla całego Bliskiego Wschodu. I dlatego Ojciec Święty upomina się o ich prawa, ale nie tylko, po prostu upomina się o prawa człowieka, powiedział ojciec Tasiemski. Rozmówca Małgorzaty Ziętkiewicz przypomniał, że hasło tej pielgrzymki brzmi: wszyscy braćmi jesteście. Dlatego papież był przed pandemią w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Maroku, dwóch krajach zdecydowanie zdominowanych przez muzułmanów, zauważył.